Witajcie! Jarek tutaj troszeczkę musi drzewa poobcinać, bo żeby chłodnicy nie uszkodzić. Tam nie wiem, czy go widać w tych krzokach. Ale Ursusem orze i Ursusem tnie. I zobaczcie, aha, bo tutaj jest wysypany obornik. Troszeczkę wczoraj popadało, ale zobaczcie, jak wygląda pięknie orka. Wszystko pięknie, równiutko przykryte. Będzie na to siane. Tutaj jeszcze nie środek został. Z tamtej strony tak samo jest już zaorane. Dzisiaj to będzie i potem robimy 60, a ja tymczasem muszę też parę rzeczy ogarnąć. Dlatego dzisiaj mnie tu nie będzie. Uwaga. Ale wiecie co, to jest czeremcha. Ona ma taki specyficzny zapach. Za to powiem wam, że ona jest bardzo twarda i bardzo dobrze się pali. Do tego stopnia, że naprawdę mało tego. Ona po prostu bardzo mało zostawia popiołu w piecu. Także świetne drzewo na opał. A to są takie krzaczory, że widzicie, że tu właściwie nie można powiedzieć o drzewie, bo to wszystko takie, tam chyba z 10 wyrasta w jednym miejscu, także zupełny krzak. Ale to tyle, w każdym razie dzisiaj będzie trochę relacja inna, bo jedziemy po nowe nabytki. Także oczekujcie nowego filmu, dzisiaj go nagram, jak zdążę, jutro będzie. To tyle, na razie, trzymajcie się. No, wróciłem, słuchajcie, z tych nabytków, że tak powiem. O, proszę, jak pięknie zaorane. No, po prostu kosmos. To jest to, co mi chodziło. Naprawdę, Jarek tutaj teraz, żeby wszyscy wiedzieli, świetna robota. Po prostu super. Zobaczcie, jak to po prostu jest pięknie położone. Aha, tu jest ten dołek taki. Bo tu się spotkał akurat Jarek z dwoma, bo najpierw to orał, potem jechał tam i to orał. I tak zawracał, i tak w kółko, w kółko, w kółko, aż tu mu środek wyszedł. Tak właśnie żeśmy gadali i to właśnie teraz widzę, jak to wygląda, ale to się bronami potem pięknie zasłoni, zasypie i będzie. No ale słuchajcie, no tu nawet nie ma sensu jeździć czymkolwiek, aż nie chcę na to wchodzić, żeby nie zniszczyć. Bzdura, co? Ale słuchajcie, bo o, takie różne są korzenie. Ja się tu przejdę, ale nie po tym, bo... to tam. Niech sobie tam to będzie. W każdym razie co? No facet się nie zgodził, żeby filmować. No miał prawo oczywiście, że tak. Przecież nie można mieć do chłopa pretensji, że się nie zgadza, żeby jego podwórko coś tam pokazywać. No przecież. W każdym razie... O, tu te habazie powyłaziły, co mi bardzo na tym zależało. Zobaczcie, jakie to tam takie te. O, to właśnie. To jeszcze chcę przeorać, bo widzicie, to są jakieś takie samosiejki, tego jest pełno. I tu taki cały rządek tam w tamtą stronę, więc to trzeba będzie też jeszcze obrócić i wtedy to powyłazi. O, tutaj już nie bardzo chciało. Ale to... O, pyk. No w każdym razie, co, oglądałem nabytki, tak jak wam mówiłem, że będą, no to są. O, zobaczcie, tutaj próchnica od tych habazi, od tego właśnie to. I to trzeba będzie też powyrywać. No i co jeszcze? A tutaj co mamy? Jakieś takie, to z próchnica się z tego zrobi, to zostawiam. No i co? Jutro będzie, słuchajcie, transport. Udało mi się wszystko ogarnąć. Także bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Tu przyszedłem tylko jeszcze na pole taki właśnie rekonesans zrobić. Co tu słychać? Bo z Jarkiem rozmawiałem. Patrzcie, jaka piękna próchnica tu będzie z tego. I takie rzeczy trzeba zostawiać. To wrzucimy tu. I to się znowu rozłoży, rozsypie. Także takie rzeczy to zostawiamy. No i Jarek o tu właśnie mówił też, jakieś korzenie, kurde blade, co tutaj, czego tu nie było? Co myślicie, zostawiać, bo to jest chyba taki dobry materiał. Nie, no to jest rozłożone praktycznie całe, patrzcie, to próchno jest.
Ja to zostawię. Bo myślałem, że to będzie jakieś tam mocne, twarde czy coś, ale to wszystko taka lipa. Że hej. No i co, tutaj jest ta wielka grusza, która była, naprawdę ogromna. Ale to wam mówiłem w poprzednim odcinku, że ona już nie dawała absolutnie owoców. Tutaj pół tego jeszcze było wyrwane i tylko to zostało, ale była ogromna, przy czym mówię, tutaj nic z niej nie było, ani owoca, kolce same, także była tragedia, katastrofa, więc trzeba było to po prostu wyciąć, ale mam prawdopodobnie z tej gruszy tam na z drugiej strony pola jest samosiejka taka, albo po prostu, no ktoś tam jadł, rolnik sobie stąd znalazł jakąś kiedyś dawno temu gruszę, wziął tamtędy, jechał, wrzucił tą gruszę tam koło rowu i ona tam wyrosła. No i będzie można dowiedzieć się, co to było za odmiana. Tutaj takie bajery. I jopala! Dobra, tam już będzie bliżej. To spróchnieje, to zostawimy tu. No i ten. Także jutro przywieziemy, przyjedzie laweta. Przyjedzie laweta, słuchajcie, z przyczepą. To niech sobie obeschnie. No i jutro to wtedy wywalimy. Przyjedzie laweta, słuchajcie, z przyczepą i przywiezie trochę sprzętów różnych. Zobaczycie jakie, ale osobiście bardzo jestem zadowolony z tego. No bo to są takie rzeczy, których nie miałem, które miałem i nie miałem. No ale że po prostu facet mówi, zabieraj to, zabieraj to, zabieraj tamto, no to po prostu już mówię, no to zabieram. No. Także będą 260, to zawsze ten sprzęt, który się dubluje, to na pewno będzie do tej drugiej 60, zawsze to na 260 będzie można po prostu już konkretnie tą robotę robić. No dzisiaj co, tak jak powiedziałem, słoneczko, piękna pogoda się zrobiła, błękitne niebo, tu gdzieś widziałem, już latają te żurawie, klangor piękny słychać, także wszystko jest fajnie. Co, kolejna sprawa, zostawmy te nabytki, kolejna sprawa to jest tam będziemy, słuchajcie, to samo robić, co jest tutaj, chociaż tam jest zaorane, ale na razie nie mam jak tam pojechać, bo nie mam ciągnika, samochodem nie wjadę, bo jest niestety, jeszcze tam jest woda. Natomiast co tutaj, co do tego, skupmy się na razie na tym. Tu idzie na pierwszą kolej gryka, dlatego że ja nie zdążę tutaj. Nasadzenie truskawek to teraz nie ma sensu, to się robi późnym latem, jesienią, więc pójdzie to. Z kolei co, ogórki, no to ogórki mi tutaj po prostu dziki sarny, jelenie wszystko wyżrą, wydeptają i rozryją, także nie będę miał z tego absolutnie nic, więc przede wszystkim ogrodzenie, dlatego w te ogórki i w te truskawki to będzie sprawa przyszłego roku. W tym roku jeszcze będzie, pójdzie tutaj ogrodzenie, żeby ten kawałek właśnie tutaj, ten kwadrat ogrodzić. Zostawimy to. Tutaj też to wszystko będzie przeorane i o ile w tym miejscu pójdzie gryka, to w tym miejscu pójdzie żyto. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Dlaczego? Dlatego, że tu jest pustynia. I na tej pustyni, tak z tego co rozmawiałem, z tego co wy mówicie i tak dalej, no to żyto, nie wiem czy owiec, bo o owsie też rozmawialiśmy. I jak się ta sprawa będzie przedstawiała, to nie wiem. Co radzicie, powiedzcie, bo tutaj, patrzcie, to jest, no jeszcze, no niby, ale to jest już piach taki, szósta klasa, to na pewno, natomiast tam jest absolutna pustynia, tam kopalnie piasku można zrobić na tamtym kawałku. Nie będziemy sobie tamtym kawałkiem głowy zawracać, natomiast tutaj jest również około 0,5-0,6 hektara i to by poszło wtedy żyto. Owies, czy w całości to zrobić ten kawałek, tak jak jest tutaj ten pień gruszy, widzicie, i tam do tej ambony po prostu ten kawałek tutaj, tą elkę zrobić w gryce całą, to będzie wtedy hektar 20 tak na oko, zobaczymy. Natomiast tam, z tamtej strony, tam bym chciał, kurczę, wszystko bym chciał. To jest taki pierwszy poważny mój sezon i nie chcę go zmarnować. No, powiem wam tak, było tam wapnowane i w tym roku, w styczniu, przepraszam, w tamtym roku w styczniu, więc to wapno się tutaj zareagowało, ponieważ to było takie wapno wolno reagujące, więc minął ten rok, tam się coś porobiło. Ziemia wypoczęta. No i kwestia.
co konkretnie tam posiać. Obornik jest tylko tu i to będzie taka działka, powiedziałem, truskawki, ogórki na przyszły rok. Po ogórkach zobaczymy, czy ziemniaki, ale to jest już zaplanowane i na pewno tu się nic nie zmieni. Natomiast tam wszystko jest możliwe. I teraz właśnie, co na tamtym kawałku? Tam jest około 2 hektarów, 2,5 hektara. I tam bym po prostu, nie wiem co naprawdę, czy żyto, czy owies, czy gryka. Piszcie proszę w komentarzach, bo naprawdę sami wiecie, że czas jest bardzo gorący i trzeba podejmować szybko decyzję. Tutaj tego nie ruszam. Powiedzcie mi jeszcze proszę tylko tak, o ile tu jest gryka, temat jest zamknięty. Co z tym? Czy tutaj na tej naprawdę kiepskiej ziemi, czy posiać również grykę, czy owies albo żyto? Bo to też będzie dla mnie bardzo, bardzo ważna informacja. Tyle w dzisiejszym filmie. Jutro Was zapraszam na kolejny odcinek, w którym zobaczymy te nowe nabytki. Przy okazji powiem Wam, że kiedy wrócę następnym razem, będą jeszcze nabytki, ponieważ domówiłem temat, a jakie, to się okaże. Na razie tyle w dzisiejszym filmie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!